Zapraszam do zakupu najtańszych coinsów w sieci do FIFA 15. Najszybsza dostawa, wiele form płatności. Polecam. Cześć, siema, z tej strony Golzor, witam was bardzo serdecznie w przedostatnim odcinku kariery Southamptonem sezonu trzeciego. Nim jednak zaczniemy, chciałbym was zaprosić na fanpage FIFA Tryb Kariery, gdzie dowiecie się wielu ciekawostek właśnie odnośnie tego trybu. Wszelkie linki macie w opisie, ja was zapraszam. A tymczasem rozpoczynamy, tak jak już wspomniałem. Przedostatni odcinek, 6 spotkań do końca. Dzisiaj oczywiście zobaczycie 3 z nich. No i sprawa jest prosta. Mamy tyle samo punktów, co Manchester City, czyli decydować o mistrzostwie będą błędy pojedyncze zespołów. Przy założeniu, że to my wygramy wszystkie mecze oraz wszystkie mecze wygra Manchester City, to niestety tym mistrzem zostanie drużyna z Manchesteru, bo ma lepszy bilans spotkań bezpośrednich. Miejmy jednak nadzieję, że gdzieś Manchester City punkty straci, a my oczywiście wszystko do końca wygramy. Pierwsze spotkanie rozgrywamy z 19 drużyną w tabeli, Aston Villą. No i to powinno być proste spotkanie, prawda? No ale czy tak było, to przekonamy się już za chwilę. Minuta 22, próbował tutaj Muriel, jednakże nie udało mu się. Później minuta 63, no i fatalny błąd tutaj Cillera, umówmy się, no to powinna być prosta piłka dla niego, on jednak tego nie obronił, no i goście objęli prowadzenie, potem znowu atakowała Aston Villa, to już minuta 85, dalej przegrywamy, a goście kolejne akcje sobie stwarzali. Tutaj już akcja z minuty 92, to jest doliczony czas gry, piłkę dostał Lucas Digne po lewej stronie, schodzi już do środka, będzie dośrodkowywał, wychodzi znakomicie w górę, Luis Muriel przenosi piłkę nad bramką i przegrywamy w tym spotkaniu, czyli tracimy jakże cenne 3 punkty. Manchester swoje spotkanie wygrał, więc na 5 kolejek przed końcem mamy stratę 3 punktów do drużyny z Manchesteru. No i to nie jest coś, co należy pochwalić, bo niestety w takim wypadku troszkę w gorszej sytuacji się postawiliśmy. No i teraz to już naprawdę wszystko zależy tak naprawdę od drużyny The Citizens. Tymczasem my rozgrywamy teraz spotkanie z Southamptonem. Jakim Southamptonem? Zawsze mi się myli. Z Tottenhamem oczywiście, czyli z 7 drużyną w tabeli, która ma 20 punktów mniej od nas. No i oczywiście, cóż, przy wygraniu w tym spotkaniu, uwaga, zrównujemy się punktowo z Manchesterem City, bo on w tej kolejce poległ, on w tej kolejce przegrał, więc jeśli my w tej kolejce wygramy, to oczywiście znowu zrównamy się punktami, więc musimy ten błąd wykorzystać. No i rozpoczęliśmy kanoniadę od minuty 15, gdy Dusan Tadić z rzutu karnego dał nam bramkę numer 1, potem akcja z minuty 59, piłkę dostał Muriel, Majuka, przepraszam, strzelił po długim rogu, no i oczywiście strzelił bramkę numer 2, więc objęliśmy dwubramkowe prowadzenie, no i już po prostu nie mogliśmy wypuścić tego prowadzenia tutaj z dłoni. Potem jeszcze próbował Shane Long, obronił to Hugo Lloris, ale ostatecznie wygrywamy 2-0. Jak widzicie, niewiele się w tych spotkaniach dzieje, bo ja zmieniłem troszkę taktykę grania, po prostu gram bardzo asekuracyjnie, żeby głupich bramek nie tracić, no i przez to jest też mniej wam do pokazywania. Wygrywamy to spotkanie i zrównujemy się z The Citizen znowu punktami. No i czas na ostatnie dzisiejsze spotkanie, które rozegramy z Evertonem. Tutaj jest dosyć ciekawa historia, bo Everton gra teraz z nami, a w kolejnej kolejce gra z Manchesterem, więc dwa bardzo ciężkie spotkania Evertonu. Miejmy nadzieję, że to my z nimi wygramy, a Everton w kolejnej kolejce z Manchesterem City wygra. Wtedy w takim obrocie spraw objęlibyśmy prowadzenie w tabeli na 2 kolejki przed końcem, ale to o tym oczywiście jeszcze długa droga. Rozpoczęliśmy to spotkanie niezbyt dobrze, bo Everton tutaj miał swoją sytuację, dokładnie Barkley, ale piłka minimalnie nad bramką. Spotkanie znowu było nudne, aż do minuty 70, w której to fantastyczne podanie Rodriguez wykonał do Shane'a Longa. Irlandczyk po prostu w tej sytuacji się nie pomylił, no i strzelił bramkę na 1-0, no genialne podanie Anglika, a Irlandczyk po prostu nie mógł tego nie wykorzystać, więc było 1-0, minuta 75, od razu rzuciliśmy się do ataku po tym, żeby tę przewagę powiększyć. Znowu Rodriguez bardzo aktywny w drugiej połowie, wystawia piłkę tutaj Tadiciowi, ten strzela, broni golkiper, ale piłka niefortunnie trafia tam w Bainesa, no i Leighton Baines, lewy obrońca Evertonu, strzela bramkę samobójczą, więc było już 2-0. Później Everton oczywiście próbował swoich akcji, tutaj jedna z nich, bardzo ładna zresztą, ale nie dość, że obronił Cillę pierwsze uderzenie, to potem mieliśmy dużo szczęścia, bo uratowała nas poprzeczka i ostatecznie
W tym spotkaniu wygrywamy 2-0, więc zdobywamy jakże ważne 3 punkty i na 3 kolejki przed końcem mamy tyle samo punktów co The Citizens, więc kolejny odcinek, odcinek finalny, odcinek, w którym poznamy mistrza Anglii, będzie niezwykle emocjonujący, więc ja już was na ten odcinek serdecznie zapraszam, a w tym to było już na tyle, przepraszam was bardzo serdecznie, że tak mało było tutaj akcji, no ale jak sam mówiłem, grałem asekuracyjnie, więc z tego właśnie też powodu tak jest. Mimo wszystko mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę, tymczasem ja się z wami żegnam, mówił Goldzor, na razie.